Witam serdecznie. Tutaj ktoś podesłał ciekawego linka, prawda? Jak zwykle zresztą, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy podsyłacie. Właściwie nie wiem, kiedy mi ktoś tego linka podesłał, bo nie miałem czasu tego oglądać po prostu, ale teraz sobie tak odpaliłem. No i myślę, oglądnę sobie z wami. I tam jest też komentarz, prawda, autorki. Ja nie będę. Ktoś mi tu pisze. Aha, dobra. Nie będę tutaj komentował tego, że. Co tam jest, prawda, że tutaj żyli giganci i nie żyli ludzie, bo to jest sprawa dyskusyjna. Autor nie ma prawa tego wiedzieć. Może ma prawo zresztą to wiedzieć, ale w każdym razie mi chodzi tutaj tylko o fakty, żeby pokazać, że te teorie, no właśnie fakty, o których my tu rozmawiamy najwyraźniej, no bo zobaczcie, coraz więcej rzeczy się potwierdza, prawda? Ten krater, prawda, się potwierdza w jakiś tam sposób coraz bardziej. Widzimy te wpadki NASA, dostaliście zdjęcia satelitarne, bo je wyciągnięto z oryginalnych materiałów NASA, bo się pomylili i udostępnili je. No a tu mamy kolejną rzecz. Gigantów, o których mówił istota, że skamienieli, no to proszę sobie oglądać. I teraz tych, prawda, wszystkich jeszcze inteligentnych ludzi, którzy mówią, że to szuria. Ja się tylko pytam, kto tu jest szurem? Kto tu jest szurem? Ja nie chcę oskarżać nikogo, tylko kompromitujecie się po prostu ludzie, którzy uważacie, że ludzie, którzy uważają, że Ziemia jest płaska, są szurami. Nie jest płaska, bo jest prawdopodobnie właśnie taka ogromna. Ale oni mieli jakieś realne przesłanki, żeby to stwierdzać. Szurami to jesteście ludzie wy, którzy uważacie, że Ziemia jest jakąś tam kulą zrobioną w Photoshopie, bo to robi NASA i się do tego nawet chyba przyznali, że photoshopowali. Jest to nazistowska instytucja. Wierzycie jakimś szkołom, które wam piorą mózgi i doprowadziły do tego, że chodzicie w maskach jak po prostu, ja nie wiem jak to skomentować, bo chodzę w różne miejsca publiczne i widzę tych ludzi, to jest po prostu zatrważające, do czego może dzisiejsza nauka doprowadzić, bo to dzisiejsza nauka wam każe nosić przecież. WHO, prawda, instytucja naukowa nazistowska kolejna. No nie będę się już tutaj wyzewnętrzniał. W każdym razie te wizyty w sklepie są nieprzyjemne. Nie dlatego, że mnie obsługują, tylko patrzenie na ludzi jest przykre po prostu, ale dobra. Oglądnijmy sobie tych gigantów. Kolejna rzecz, o której mówił istota, która jest faktem. We thought we knew the world. The earth was a globe, and all the rocks were just inanimate objects that were created through billions of years of the world terraforming into what we know now. We all came from a Big Bang theory, and in the scale of the universe, we're pretty tiny. But how wrong these stories are. Because you see, this isn't the truth. The world was created by a creator. Every scripture for hundreds of years have spoken about this. Never will you read about a globe. And for the rocks, well, that's easy. There was a time when the earth was very different to what we know now. Giant silicon trees, giant silicon plants, giant enormous animals, and the people, they weren't people, they were titans, and they were giants, and when they died, they did not just become bones in the ground. They became the rocks that we see today. Thousands upon thousands of these all over Earth. Undeniable in their shape and their stature, these were the beings that once walked Earth. The stories of these have been told for hundreds and hundreds and thousands of years. Native tribes know of this truth, and they celebrate and worship the rocks and the ground and the earth itself, knowing that it is something that is much bigger than you and I, knowing that it was all part of creation by a creator.
As a child, we saw these verses in the rocks, and we knew there was something bigger to what we were being told. When we asked our parents or the teachers, we were told that our brains were just seeing faces and things that weren't really there. That our minds were trained to see and deceive us. But that is like saying we don't see our hands in front of our face. We know what we see, and we know that it's there. Now we know why. Because these rocks really did have faces. They were something that were very much alive. And now we can see, with new eyes, the truth that is all around us. That the rocks were once alive. Tak, a największy sekret według właśnie istoty jest taki, że to nie Stwórca nas stworzył, tylko my jesteśmy Stwórcą, to my jesteśmy życiem, więc można powiedzieć, że ten sekret idzie jeszcze dalej. Natomiast to, co próbuje nam się wtłaczać do głowy w jakichś gadzich właśnie szkołach, de facto jest odcinek jeden nagrany, gdzie jest mowa o szkołach, że my nie potrzebowaliśmy żadnych szkół, bo byliśmy Stwórcami, stworzyliśmy wszystkie prawa, niż szkoły, to jest jakiś w ogóle absurd, prawda? Żyjemy pod okupacją różnych gadów, prawda? I też trzeba było wprowadzić jakieś prawa, bo te gady przecież zupełnie nie wiedzą, jak się kierować czym, więc musieli sobie wprowadzić jakieś systemy różne, nagradzanie, karanie, testy, wyprucie mózgu 100%, ale dobrze, jak już tak prują mózgi ci nauczyciele, to jak oni to tłumaczą, w której erze były te, prawda, w takim razie giganci, w której byli, kto ich stworzył, jakieś dowody naukowe, układ krwionośny, prawda, niech to wyjaśnią, a jak tego nie wyjaśnią, to nie mają prawa robić żadnych testów w ogóle i się nazywać naukowcami, jeżeli nie uznają tego faktu. Proste, według mnie. No, także tyle, pozdrawiam serdecznie, łapka w górę, hej.